Edyto, mam też takie pytanie odnośnie Alana. Czy nie chciałabyś na przykład, żeby on kiedyś stworzył piosenkę na twoją płytę? Już napisał. Chyba nie wiedziałam. No nie, nie mówiłam nie o tym jeszcze. To jest właśnie fajne, że czasami dziennikarze są przygotowani i nawet nie wiedzą, że zadają takie ciekawe i sprytne pytanie, na które nie spodziewam się odpowiedzi, która zmienia w ogóle bieg rozmowy. Więc faktycznie Alanek napisał kilka utworów i to naprawdę... A w jakiej tonacji muzycznej, jaka to będzie właśnie muzyka, jaki rodzaj? To jest muzyka absolutnie współczesna i świetnie to robi, naprawdę świetnie. I robi to zresztą od dawna, bo on te pierwsze utwory pisał dla mnie, jak miał 12 lat już, tylko ja je tak po prostu odkładałam. Nagrywam i pokryję mu na telefon, ponieważ nie mam prawa, ponieważ nie są gotowe. Mama, czy to jest gotowe? Czy ty byś pozwoliła mi nagrać coś, pokryję mu, jak coś nie jest gotowe? Także to się zaczęło, jak się sprzeczaliśmy o to, że za głośno jest w domu, kiedy w Los Angeles miał studio w domu i czasami przychodziłam taka zmęczona bardzo, a on tam w nocy po prostu bas, kazałam mu wkładać słuchawki, się nerwował, mama, ty jak jesteś w studio, to przecież rozumiesz mnie, że ja nie mogę miksować basu na słuchawkach. Okej. I byłam taka trochę, zobaczyłam siebie w nim, więc powiedziałam, dobra, tylko wiesz, że się jutro będziesz zmęczony w szkole. Po czym następnego dnia mówi, mama, no przepraszam, że tak ci nie dałem spać, ale wiesz co, napisałem coś dla ciebie, chcę ci pokazać. I często jest tak, że on coś tworzy niby dla siebie, ale potem stwierdza, że to będzie fajniejsze dla mnie. Wysyła mi, mówi, jak ci się podoba, podoba ci się? No, no to jest dla ciebie. Napisał tych utworów już naprawdę kilka i są fantastyczne. I on pisze w takim stylu troszeczkę Avicii. A, to faktycznie świetne. Bardzo fajne. Sama bardzo, bardzo go lubię. No. Tak, bardzo, bardzo dobrze pisze i on w ogóle pisze też hip-hop. Pisze znakomite teksty. Dziwię się, że to dziecko moje po prostu nie chce publikować tych rzeczy, bo no nie mogę go do tego zmusić, no ale fantastyczne te rzeczy pisze, naprawdę. A z jakiego powodu on tak się wzbrania przed publikacją? Pewnie uważa, że to nie jest dość dobre. Powiedział też, że on nie lubi popularności, że to mu tak trochę, tak jakby się to gryzie z tym, że tworzy tę muzykę oczywiście i wydał sobie parę rzeczy, ale pod jakimś pseudonimem. Bo żeby nie było właśnie, że to on i tak dalej, że tak naprawdę tak chciałby tę muzykę oddać ludziom, ale nie chce być jakby, nie chce czerpać popularności z tego. Ale no właśnie, bo ja to w sumie chyba rozumiem jego tok rozumowania. Skoro chce robić coś pod pseudonimem, to po prostu nie chciałby być unoszony na twoich barkach, tylko chce, aby ta jego sztuka i to, co tworzy, było realnie oceniane. Tak, myślę, że to o to też chodzi. Czekam, kiedy on to sobie dokończy. No on tak, ponieważ no to już jest taki, jest, powiedzmy, młody, dorastający mężczyzna, on ma tak dużo pasji i tak się też szybko rozprasza, że tak nie potrafi usiąść i tak do końca coś zrobić, tylko ma takie fale. Coś tam nagrywa, poprawia, potem zmienia. Najbardziej się denerwuje, jak po prostu puszcza mi coś. Mówię, Boże, kiedy to jest fajne, synek, super, pamiętaj, zasejwuj to. Tak, 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 mama. Przychodzę następnego dnia, no puść jeszcze raz. Już to jest w ogóle inne. Mówię, ale czy to jest tamta wersja? Która? No to zawsze mi pokażę. Nie, to już tamtą skasowałem, tak, tamta mi się nie podoba. Ja mówię, Boże, synek, to było takie fajne. A on mówi, mama, ty mi to mówisz, ty to robisz to samo. Więc... Nie wiem, jak my w tym studio damy sobie radę, naprawdę. No nie, nie, ale pisze naprawdę fajnie. Bardzo jestem jakby taka zaskoczona tą jego muzykalnością, tak szczerze powiem.